Witam serdecznie w ostatnim dniu naszego zgrupowania. Jesteśmy na basenie w Żyrardowie. Przed nami trening, tak zwany lekki trening poranny, w którym zawodnicy UKS Pingwiny wpływają na częściowo na gumie. Tutaj Jędrek i Julek, a we tle mamy zawodników, którzy pływają 800 metrów z przeszkodami. Takie urozmaicenie i przybliżenie na tą konkurencję. Mamy w połowie mamy przeszkodę, którą zawodnicy muszą pokonać. O, właśnie takim zejściem, można powiedzieć scyzorykiem, podpłynięciem pod bramkę i następnie wynurzenie się, przejście do stylu. 500 metrów mają wykonać z głową nad wodą, czyli tak zwanym kraulem ratowniczym. 100 metrów normalnie kraulem pływackim, tak zwanym stylem dowolnym, tak? I 800 metrów pływają na torze numer 5, pływają przy bliższym kamery, pływają zawodniczki i zawodnicy młodsi, tam też nieco starsi, a tutaj obserwujemy, zaraz będziemy obserwować zawodników płynących na linii, ale to jeszcze przed nami. Pozdrawiam wszystkich pływaków, którzy są w Warszawie. Mówił do was trener Kara.